Jest nam niezwykle miło powitać Państwa na nowych obiektach przy gimnazjum numer 2 w Świdnicy. Razem z panią dyrektor placówki Alicją Matysik. Chcemy rozpocząć tą sympatyczną uroczystość. Wiadomo, każdą inwestycję trzeba otworzyć i również i tą. Za nami jest kolejny kompleks sportowo-rekreacyjny, który został zrealizowany w ramach świdnickiego budżetu obywatelskiego. Jest to inwestycja, która została zgłoszona przez mieszkańców trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Uważam, że warto było tę inwestycję zrealizować. Mieszkańcy osiedla Młodych długo czekali na taki kompleks. On faktycznie może i jest przy gimnazjum numer 1, jednak rozmawiając ze znajomymi akurat z tej dzielnicy, czy też nauczycielami uczniami, to wydaje mi się, że spełniliśmy ich oczekiwania, a sam projekt będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Charytatywny PIK dla Ugandy i Fundacja Window of Life. Z tą właśnie fundacją współpracuje młodzież szkolna w gimnazjum numer 2. I fundacja prowadzi dom dziecka w Ugandzie, afrykańskim biednym kraju. Natomiast młodzież szkoły stara się na wszelkie możliwe sposoby wspierać ten szczytny cel. Jednym z takich sposobów jest właśnie bieg.